Tramwaj, kierunek Kasprzaka. Witam Was tutaj, cześć, czy mam znosz. Zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z tramwaj, kierunek Kasprzaka. Jak widzicie, znajdujemy się w Warszawie, na warszawskiej nawet bym powiedział w Woli. Widzimy wieżowce, jak i również, ulicę Kasprzaka, Wolska, jak i również przystanek tramwajowo-autobusowy, który aktualnie tutaj jest całkowicie rozkopany. Chodzi oczywiście o przystanek Reduta Wolska, który aktualnie jest na poziomie 0 dla tramwajów, ale w przyszłości będzie na poziomie minus 1. Jak widzicie, tutaj trwają prace przy przejściu podziemnym na dole, po prawej stronie można to zobaczyć. Natomiast zaczniemy od ulicy Wolskiej, abyście mogli tak trochę bardziej chronologicznie, inaczej niż w poprzednich odcinkach, zobaczyć, jak trwają prace przy miejscu, gdzie już tramwaje aktualnie jeżdżą, ale jeszcze na górze. W przyszłości, w tym miejscu mniej więcej, jak tutaj macie pas pomiędzy drogami, pas zielony ulicy Wolskiej, czyli ten, który teraz jest po środku ekranu, w nim właśnie, w tym pasie zielonym, będą jeździć tramwaje. Będą zjeżdżać na sam dół, na poziom minus 2, tam gdzie aktualnie jest jezdnia na dole. No i będą dzięki temu mogły ominąć całkowicie to skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, z większą prędkością, no i oczywiście bez zbędnych utrudnień. Tak to wygląda. W tym miejscu, jak widzicie, trwa już powoli wykop na poziom właśnie, tutaj pochylnie, nie powiem minus 1, ale w tym miejscu raczej będzie jeszcze poziom minus 1, ponieważ tam będzie wiadukt od ulicy Kasprzaka, by połączyć tutaj bezpośrednio z pozostałą częścią. Jak widzicie, tutaj trwają faktycznie prace, bo latałem normalnie w tygodniu, nie tak jak zwyczaj w weekendy. No i oczywiście tutaj te wszystkie elementy już zostały wbite, dzięki którym ziemia nie spada tutaj na te prace budowlane na dole. Tutaj jest przystanek elekcyjny, on nie zmieni swojej lokalizacji, jeżeli chodzi o przystanek tramwajowy. Natomiast też przy skrzyżowaniu mogliście zerknąć na nowy już układ mniej więcej chodników i ścieżek rowerowych, który się zarysowuje. I w tym miejscu, gdzie aktualnie jest stanowisko tramwajowe, w przyszłości będzie nowa ścieżka rowerowa, dosyć ładna, z miejscami parkingowymi, a chodnik nowy jest już, bym powiedział, realizowany i budowany, także to wszystko tutaj się łączy w jedną całość. Cały ten pas pośrodku jezdni będzie tylko i wyłącznie dla tramwajów, które będą właśnie łagodnie zjeżdżać na poziom minus 1. Także tak to wygląda. Tu przy okazji jest nowy przystanek autobusowy, cmentarz prawosławny, który aktualnie jest jednokierunkowy tylko dla tramwajów, a po przebudowie tramwaje nie będą się na nim zatrzymywać, tylko i wyłącznie autobusy. Nie do końca wiemy, jakie autobusy tu będą się zatrzymywać, bo na Wolskiej aktualnie nie jedzie żadna linia autobusowa, no ale może, nie wiem, jakoś 105 zakręcam, żeby tutaj jeździła na okrągło, czy coś. Tu jeszcze na koniec zdjęcie, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda w tym wykopie, dokładnie pracę. Dosyć ciekawie to wygląda, nie powiem, że nie. Dosyć blisko, jeżeli chodzi o sam ruch kołowy, tutaj się to wszystko odbywa. No a pośrodku wielkie wykopy, a jezdnia jakby nieduszona. Trzy pasy, dwa pasy, wszystko tak samo jak było wcześniej. Jest w grubszej mierze. No dobrze, przejdźmy sobie już bezpośrednio do przystanku właśnie Reduta Wolska, abyście mogli tutaj mniej więcej zaobserwować, jak to wygląda od tej drugiej strony, czyli jeżeli chodzi o właśnie o to przejście podziemne. Tutaj jezdnia została zwężona tylko i wyłącznie na Kasprzaka, w kierunku Kasprzaka, na dwa pasy przejazdowe, nie ma bus pasa, nie ma też przystanku autobusowego w tym miejscu, jest trochę przeniesiony dalej. No i też nie ma przejścia podziemnego, przez co aktualnie jest wytyczone specjalne przejście dla pieszych na powierzchni. Także w tym miejscu, tak to mniej więcej wygląda. Przejście podziemne, jeżeli chodzi o pracę bezpośrednio przy nim, to w grubszej, w głównej mierze to wygląda w ten sposób, że już powoli mamy zasypkę. Oczywiście oni muszą puścić najprawdopodobniej jedną lub dwie jezdnie na tym nowym obiekcie, który jeszcze nie będzie funkcjonalny, będzie w budowie, tak aby mogli po prostu zrobić przełożenie całej jezdni dalej, no bo po prostu to się dzieje w bardzo bliskim kontakcie z jezdniami, po prostu tutaj muszą powoli, będą przerzucać jedną w drugą i w pewnym momencie po prostu na środku plac budowy będzie na środku całego skrzyżowania. I tak to też również tutaj najprawdopodobniej będzie wyglądać. Mamy pochylnie, mamy windę, jak i również schody do przejścia podziemnego. Ja jestem najbardziej zadowolony, że pochylnia jest, bo windę to wiadomo jest, ale wiemy też, że windy lubią się psuć w takich miejscach, więc pochylnia jednak jest dosyć tutaj dużą zaletą, a stąd będzie bezpośrednie przejście właśnie przejściem podziemnym do przystanków tramwajowych, które będą na dole. Co prawda, przystanek tramwajowy będzie trochę jeszcze niżej niż samo przejście podziemne, ale tam będą też schody i pochylnia i winda na przystanek tramwajowy. Kolejny przystanek to już jest przystanek od Dona, z tego miejsca, w której lecimy właśnie. Mamy to miejsce, tramwaje tutaj będą wyjeżdżać mniej więcej po środku całej tutaj tejże jezdni.
czyli w tym pasie drogowym pomiędzy obydwoma jezdniami. No i tutaj możecie zobaczyć to z drugiej perspektywy, czyli tak trochę niżej. No tutaj powoli trwają prace przy przygotowywaniu podtorza, jedna przejście dla pieszych zostało zamknięte przy tych nowych wielkich osiedlach J2. Właśnie to, nad którym teraz przeczyliśmy. No i właściwie to tyle, jeżeli chodzi o główne zmiany, jakie tutaj zauważyłem. Tak jak mówię, podtorze jest tutaj aktualnie przygotowywane. Są już mniej więcej miejsca, mniej więcej, gdzie będą słupy od sieci trakcyjnej. Właśnie przejechaliśmy nad jednym. I tam po drugiej stronie ronda, nie po tej, będzie przystanek tramwajowy PKP Wola Kasprzaka. Z bezpośrednim dobrym dojściem do przystanku kolejowego właśnie PKP Wola. Taka dobra nowina, że jest w tak dobrej, bliskiej sytuacji, jeżeli chodzi o połączenie. No a wiadomo, że stąd pociągiem to SKM-ką na przykład, to jest tylko i wyłącznie jedna stacja do zachodniej. Wiem, aktualnie peron 9 jest strasznie daleko od samej zachodniej, ale jak skończy się przebudowa, to będzie całkiem wygodnie. Przejdźmy sobie tutaj już nad tym torowiskiem. Tutaj, jak dobrze że kojarzycie moje poprzednie filmy, mogliście zwrócić uwagę, że w tym miejscu było stare torowisko, które zostało zakopane, ponieważ tam przy budowie Prymasa Tysiąclecia tory tutaj tramwajowe zostały odcięte. Natomiast torów już nie ma, tych starych. Wszystko zostało wykopane i powoli trwają prace przy przygotowywaniu pod nowe torowisko. W tym miejscu, jak widzicie, będzie przystanek tramwajowy Szpital Wolski. Zupełnie nowy, w innym miejscu niż stary, bo stary był tutaj po lewej stronie, jak się skręcało tramwajami. A tutaj powstaje też nowe torowisko. Po pierwsze mamy tutaj ładny rozjazd, taki w kształcie trójkąta, we wszystkie trzy strony świata dla tramwajów, aby mogły sobie skręcać. Jest to tyle ważne, aby tramwaje mogły skręcić w każdym kierunku, ponieważ tam dalej jest zajezdnia tramwajowa Wola, która jest ważna pod względem komunikacji tramwajów, jak zjeżdżają do zajezdni, aby miały dobry dojazd i musiały się kręcić po całym mieście, żeby wjechać do zajezdni, więc tutaj akurat ten rozjazd też jest dobry. No i mało tego, oczywiście jak będą wszelkiego rodzaju jakieś objazdy, utrudnienia, to tramwaje nie będą miały tutaj problemów. Także tak to wygląda, jeżeli tam widzicie też, za chwilę zerkniemy na trochę bliższych zdjęciach, że aktualnie utwardzane jest miejsce właśnie pod te nowe zwrotnice i rozjazdy na właśnie podtorzu. I właśnie o tym chciałem powiedzieć, to chciałem pokazać wam. W tym miejscu nie będzie jakichś specjalnych torów, które będą tylko i wyłącznie w jednym kierunku, jak to na przykład jest przy metro Bemowo. Tego nie będzie, tutaj będą po prostu zwykłe rozjazdy. Zresztą tutaj najprawdopodobniej żadna linia tramwajowa zgodnie ze składem podstawowym nie będzie skręcać, jak już zostanie oddana cała trasa tramwaju na Kasprzaka. Przynajmniej w teorii. No i tutaj w tym miejscu, gdzie teraz lecimy, będzie się znajdować nowy przystanek tramwajowy, który będzie mieć wejścia z obydwu krańców. Na obydwu stronach będą przejście dla pieszych na jedną i drugą stronę ulicy Kasprzaka. Także tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o te rozjazdy z tejże strony. I na koniec przelecimy się nad torowiskiem, które zostało rozkopane po raz trzeci w tym, nie, nawet może po raz trzeci w ciągu ostatnich kilku lat, ponieważ były najpierw skłane z powodu budowy metra odcinka centralnego, później z okazji budowy metra do Księcia Janusza, no i teraz z okazji budowy tramwaju na Kasprzaka. W końcu przy tym trzecim razie jest tutaj budowane torowisko zielone i będziemy mieli trawkę do schodnik, z tego co pamiętam, w tym miejscu, także będzie to o wiele lepiej zrobione. No i będziemy mogli popatrzeć sobie na zielone też pomiędzy torami. Akurat tramwaje dosyć mocno to inwestują, żeby coraz tego było więcej. Przystanek Karolkowa będzie się znajdować po drugiej stronie jezdni, takie tam po drugiej stronie skrzyżowania, tak jak to widzieliśmy, w tym samym miejscu, gdzie jest aktualnie. Więc tutaj się, bym powiedział, zbytnio nic nie zmienia. No i jak widzicie, tutaj trwają prace jeszcze bezpośrednio przy ustawianiu tutaj idealnie wszystkich parametrów. No i niedługo najprawdopodobniej może będzie się już pojawić tutaj rozchodnik w postaci właśnie tego zielonego torowiska. Oczywiście tramwaj tutaj za szybko nie pojadę, bo jak widzieliście dalej nie ma jeszcze rozjazdów, więc jeszcze chwilę potrwają tutaj utrudnienia w postaci jednego pasu na Kasprzaka. To było na tyle z tego materiału, jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i tym dzień zwaczek i do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!